mi się, że ktoś dzwoni do drzwi mojego mieszkania. Otwieram je. Na korytarzu stoi kobieta i zagląda przez drzwi do mnie do środka. Rozmawiamy o czymś, ale ta rozmowa jest niejasna. Na koniec mówi, że zabierze już to ode mnie i żebym się nie martwił. Uśmiecha się. Jestem koło swojego domu. Przed blokiem posadzono mnóstwo kwiatów i roślin. Praktycznie jeden na drugim. Część jest tropikalna. Jest piękny zachód słońca. Super pogoda. I dał mi dużo oddechu. Kwiaty i ten cały sam. Dzisiaj śniło mi się, że jakiś mężczyzna zamieszkał w pokoju w wielkości sali gimnastycznej. Były w nim tylko dwa łóżka. Jedno dla niego, drugie dla jego kobiety. Ale stały osobno na dwóch końcach. Na podłodze na każdej z płytek była twarz ukrzyżowanego Chrystusa. Na scenie są też koledzy. Nie widzę ich. To są zupełnie rozmazane postaci. Zaczynam coś improwizować. To nie jest dobre. Szukałyśmy bezpiecznego miejsca. Nie wiem do końca, kto był ze mną, ale to na pewno były kobiety. Nie byłyśmy tam same. Słychać było odgłosy innych ludzi. Weszłyśmy do jakiegoś pomieszczenia w piwnicy, a tam w worku wisiał martwy człowiek. Krzyczałam o pomoc. Śniło mi się, że byłem bardzo gruby. Zastanawiałem się, czy kupować jeszcze, choć wszystko wskazywało na to, aby nie kupować. Koniec końców kupiłem. Schodziłem z wysokiego piętra. Nikogo nie mijałem. Znalazłem się w jakiejś kawiarni. Wiedziałem, że nie można wyjść, a ludzie z zewnątrz nas oglądali. Na zewnątrz mogli być tylko obcokrajowcy. Zatrzymała się przy witrynie duża rodzina. Chcieli do nas wejść, ale nie wiedzieli, czy w tej sytuacji mogą. Prawie każdej nocy śni mi się, że jestem w teatrze. Dzisiaj też śniło mi się, że jestem w teatrze. Mam na głowie ręcznik. Wchodzę na scenę. Jestem bitym dzieckiem. Dzieckiem bez skóry. Nie śni mi się nic. Może to znużenie całą tą sytuacją, a może po prostu rzeczywistość zaczyna przypominać sen. Siedzę i uśmiecham się. Nie daję tego po sobie poznać. Był z nimi też starszy mężczyzna? I tutaj szczegółów nie pamiętam, ale wydaje mi się, że go zabiłem. Jest też dużo pięknych chwil. Zmęczył mnie ten sen.